Kolejne auto to będzie Toyota MR2 GTS. Jest to, ma napęd MR, czyli silnik jest postawiony jakby z tyłu trochę, tak po środku z tyłu, napęd na tył. Ma nominalnie 241 koni mechanicznych, a po ulepszeniu ma ich aż 477. To jest dużo. To jest dużo jak na takie dość mega szalone. Szalone? Nie, jest mega popierdolone, tak może powiem. O. Jest mega popierdolony, dlatego bo nie da się nim w ogóle wejść normalnie w zakręt, jak na przykład Mazdą RX-7, czy Subaru Imprezą, czy Skyline, to nie, bo to on jest taki bardziej typowy na prędkość. Ale w ogóle takie auto, które się kleją, które są w stanie pokazać, że szybko wjeżdżają w zakręty, on nie, on musi ślizgiem pokonać każdy zakręt. Po prostu musi każdy zakręt pokonać ślizgiem. I to widać na przykład na tym filmiku, na niektórych łukach. Jest po prostu mega, mega, mega trudny do nauczenia, do opanowania, do zapoznania. W ogóle wszystko jest, to jest chyba jedno z najcięższych aut, jakie w ogóle chyba kiedykolwiek jeździłem. Nie widziałem żadnego trudniejszego auta. Już nawet powiem nawet, że z Hondą NSX to był pikuś, bo też ma napęd MR, prawda? To był pikuś, to był małe palec, a MR2 po prostu przerasta po prostu wszelkie w ogóle normy, wszelkie szczyty po prostu. No, on jest naprawdę mega trudny, mega trudny. To nie jest auto dla początkujących, absolutnie. Musicie po prostu brać najpierw NSX-a, zapoznać się z NSX-em, potem poznać MR2, która jest jeszcze bardziej trudna w prowadzeniu. Jest po prostu... no... nie. Nie polecam dla początkujących, absolutnie. I w ogóle nie polecam. Chyba, że ktoś lubi driftować, sobie poślizgać się po zakrętach, to proszę bardzo. To jest raj dla nich, proszę bardzo. Jeżeli miałbym mu wystawić ocenę, no to wahałbym się bardzo, bardzo, bardzo. W bardzo szerokiej skali. Bo równie dobrze mógłbym mu dać 7 za to z jego szaleństwo, a równie dobrze mógłbym dać mu 15, bo potrafi też czasem dobrze, solidnie się przykleić i dobry, dobry czas nawet wykręcić. W związku z tym daję 13. Za to jego szaleństwo, mega popierdolone szaleństwo. Co? To na tyle.